Karol? No. A, stop. A wiesz co? No. Ja się nagram film Brawl Stars. Tak gówno. Cześć, siemanko, ja witam was w trzecim już z kolei odcinku w mojej nowej serii, jednej z najnowszych serii SPG Vlog. Aktualnie na kanale prowadzimy dwie serie: WKS Radio, seria muzyczna, SPG Vlog, seria gamingowa, recenzjowa, Until Dawn, seria gamingowa. Teraz aktualnie zapraszam, linki będą gdzieś tam w opisie albo na stronach. Także dziś recenzujemy sobie kolejną grę, którą niekoniecznie chciałem recenzować, ale poprosił mnie o to mój młodszy 7-letni brat. Naprawdę zajarał się tą grą. No i najpierw troszkę o tej grze poczytałem. Gra nazywa się Brawl Stars. Jest to gra na platformę Android, czyli na telefony, na tablety, tak. Co jest dla mnie fenomenem, że recenzuję grę, która niekoniecznie jest na konsolę Xboxa, na PlayStation czy na komputer, tam na PC. Tak, recenzuję kurwa grę na Androida, nie? Dorosły chłop recenzuje grę dla dzieciaków, dla pędraków. Także zaczynamy sobie. Pierwszym fenomenem dla mnie jest to, że gra w ogóle jest po polsku, co naprawdę mnie zaskoczyło, ponieważ wiele gier takiego pokroju jak Brawl Stars, jest to gra obecnie popularna, wszędzie roi się od filmów na temat tej gry, recenzji. Widziałem nawet, jak dorośli ludzie też to nagrywają, tak samo jak ja. I naprawdę jestem w szoku, że gra znajduje się też u nas na platformach Android w języku polskim, co jest naprawdę fajnym ułatwieniem i prostą dla dzieci rzeczą, tak? Dlatego tak to popularne wśród dzieci jest, bo mój brat, skoro on to czyta, skoro on wie co, gdzie i jak, porozumiewa się ze znajomymi, których nigdy na oczy nie widział. Naprawdę fajna jest to sprawa. Chociaż gra, pierwszy raz kiedy grałem w tą grę, nie zapowiadała się zbyt ciekawie, bo spojrzałem na tą walkę, macie teraz gdzieś zresztą w tle, spojrzałem na tą walkę i gra, no nie urzekła mnie, ale później pograłem troszkę dłużej, odblokowałem parę postaci i coś mnie w tej grze urzekło, coś takiego, że bardzo można często grać rundy, tak? Bardzo szybko się odnawiają rundy, szybkie rundy, nie nudzą się, nie są monotonne, szybkie, dynamiczne naprawdę ruchy. Sterowanie, naprawdę bardzo fajna rzecz, teraz plusy będą oczywiście tej gry, bo minusy też ta gra ma. Bardzo fajne sterowanie, podoba mi się sterowanie w tej grze. Nie jest skomplikowane, tak? To jest takie typowe sterowanie na Androida. Lewa gałka, lewa ręka, prawa gałka, prawa ręka, poruszanie się, strzelanie, tak jak to widzicie teraz na ekranie. Tak, więc na początek daliśmy sobie kilka plusów. Kolejnym plusem tej gry jest naprawdę duży, niesamowity wybór postaci i skórek. Wiem, że gry typu League of Legends, Warface, strzelanki, GTA, Minecrafty itp. na inne platformy mają tych skórek i postaci więcej, ale zrozumcie to, że to jest gra na Androida, więc jeżeli chodzi o tą platformę, to jest to naprawdę szczyt możliwości i gra jest dosyć rozbudowana, fajnie rozwinięta. Każda z tych postaci ma swoje unikalne ciosy. Fajne jest też to, że nie możesz najebać ileś hitów pod rząd, tylko musisz odczekać, aż załaduje ci się siła, mana czy kondycja, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie gra nie należy do zbyt łatwych. Po zagraniu pierwszych rund w tą grę, po przegranych bitwach z moim bratem, oczywiście ja z nim przegrywałem, po przegranych bitwach denerwowałem się, a jak słynie, jak z tego każdy Polak słynie, każdy gracz można powiedzieć na świecie, gra jest fajna, dopóki nam się udaje w nią grać. Jak już dostajemy po piździe, ją nie wychodzi nic, to gra staje się głupia i do dupy i mówimy, że jest to najgorsza gra ever. Oczywiście gra ma też swoją galerię gwiazd, ale jak gwiazd, tam pucharki jakieś, nie pamiętam jak się to nazywa, gdzie odblokowujesz postacie, bo nie możesz grać na początku wszystkimi postaciami. To jest też fajne, że z czasem, z ilością punktu, levelu, doświadczenia, expa odblokowują się też nowe postacie. Co mnie też bardzo urzekło w tej grze, to fakt, że możesz wypróbować postacie, których nie masz w walce, czy warto na przykład kupić tą postać za SMS-a, tam za te pieniądze, te diamenciki z SMS-ów, jak to tam się nazywa, nie pamiętam, gdzieś tu pewnie w rogu takie zielone kulki są. I wiesz, nie kupujesz kota w worku, możesz sprawdzić, czy akurat ta postać ci się podoba, czy tą się fajnie gra, czy ta ma dużo HP, jakie mają statystyki. Fakt, że tylko po 3 statystyki są, ale to mi się wydaje, to jest takie minimum, które wystarczy do dzieci, wystarczy na Androida, czyli PZ chyba, siła uderzenia i siła skilla takiego ulti, głównego skilla, tak, który ładuje nam się z czasem, kiedy nabijamy troszkę hitów. Kolejnym pluskiem gry jest dużo fajnych trybów gier, które odblokowujemy wraz z postępem, z rozwojem naszej postaci.
fajne tryby Battle Royale, dopiero odblokowujemy zbieranie diamentów 3 na 3, 1 na 1. Kopanie w piłkę nawet jest, dopiero odblokowałem, nie wiem czy teraz odblokowane jest, nie wiem czy na ekranie widzicie, ale na pewno odblokowałem to dzisiaj. Postacie są też takie, że jakieś są legendarne, złote, niezłote, zwykłe, przeciętne, medium, high, chuje tam muje. Ale co do trybów gry, to wiadomo, jest to system gry powstały na podstawach innych gier, tak? Bo tak samo w LoLu mamy pełno trybów, w LoLu może nie, ale w Fortnite mamy tryby Battle Royale, jakieś tam drużynowe, deathmatche, w Warface, w grę, którą też często bardzo gram, mamy tryby deathmatch, odbijanie flagi, jakieś Battle Royale, tam punkciki, nie ma może grania w piłkę, ale jest naprawdę dużo fajnych trybów, więc za to jest też kolejny duży plusik. Co mi się spodobało też w tej grze, co pewnie jest w większości gier tego typu, jak i innych tam na inne platformy, ale dużo różnorodnej waluty. Zbierasz na jedne skrzynki, zbierasz jakieś mega żetony, na małe skrzyneczki zbierasz jakieś małe żetoniki, diamenciki, punkty rozwoju postaci, monety. Jest to 5 walut około, czy 6? Nie pamiętam dokładnie, może któreś pominąłem, bo ogólnie nagrywam to na żywca, bez żadnego przygotowania, a cięcia są tylko po to, żebym połknął ślinę. Ale naprawdę jest dużo fajnych walut, które ciekawią nas i upiększa to całą rozgrywkę i dodaje jej takiego pazura. To do waluty wspomnianej, za kupowanej za prawdziwe SMS-y pieniądze, to takie te zielone kropki. Wiadomo, że ci najlepsi gracze, ci, którzy mają najlepsze wymaksowane postacie, najlepsze skórki, nie odblokowali ich w sposób darmowy, free, który gra większość graczy, tylko w ten sposób premium, tak? Wzięło od matki z portfela 20 zł, doładowało sobie konto w Orange, wysłało SMS-a, albo przez PayPal. Teraz to już dzieciaki PayPale mają, kurwa, jakieś tam te internetowe płatności, więc gra w tym kontekście jest czasami troszeczkę nieuczciwa, zresztą jak wszystkie gry. Są konta postaci VIP, premium, te za pieniądze prawdziwe i te darmowe free, gdzie liczy się naprawdę większa umiejętność gracza niż tylko to, co ma w portfelu. Ostatnim plusem, który chciałem wam wymienić dzisiaj a propos rozgrywki toczącej się właśnie w bitwie o diamenty, czy tam w kopaniu piłki może nie, ale w tym Battle Royale. Odblokowałem dopiero 2-3 tryby, więc nie pamiętam dokładnie jak te tryby się nazywają. Ale jest to, że niekoniecznie musisz walczyć, możesz też walki unikać. Dlatego tak przegrywałem na początku w tą grę, bo dopiero fakt, że mogę schować się w krzakach i mnie nie widać, odkryłem po iluś tam dniach grania w tą grę. Więc jest to bardzo przydatna rzecz, kiedy masz na przykład 50 diamencików, do końca rundy są 3-4 sekundy, masz resztkę HP, nie chcesz, żeby cię odjebali, więc chowasz się w krzakach, typowy real life, tak? Jest to naprawdę przydatna sprawa i dzięki temu tylko przegrywałem z moim bracholem. Kiedy nauczyłem się chować w krzakach, mnie skubany znaleźć nie mógł. Słyszałeś to? Mnie nie znajdziesz więcej, ale jajca, co? I na tym skończymy nasze plusiki, tak? Gra ma wiele plusów. I w przeciwieństwie do poprzednich gier, Mount & Blade w sumie tego robiliśmy, ta gra ma więcej plusów niż minusów, także zaczynamy sobie pierwszym minusikiem tej gry, jest to, jak zresztą pewnie każdej gry, że na dłuższą metę staje się gra monotonna. Co tu mam dużo gadać? No grasz, jak grasz w grę do zżygania, no to ją dosłownie żygasz w miskę, albo na talerzyk od placka, tak? Nie da się grać w tą grę, kiedy robisz to samo, co chwilę wiesz, że robisz, wiesz co robić, wiesz co będą robić przeciwnicy, nawet... Dziwię się, bo metoda taka właśnie, że regularnie grasz w grę, powinna cię oswajać z tą grą coraz bardziej i wciągać w ten świat, a gra nudzi. W przypadku właśnie Mount & Blade'a, gry poprzedniej, w poprzednim odcinku, jeżeli nie widziałeś, to wejdź na mój kanał i go obejrz, łapka w górę, komentarz i subskrypcja, ale się zaplątałem język. W przeciwieństwie Mount & Blade'a, im dłużej grasz w grę, tym się chce bardziej grać, a w to im dłużej grasz, osiągniesz jakiś tam pułap, jakiś level, dorównasz jakimś postaciom, tym bardziej ta gra się nudzi, tak? Minusem tej gry jest też to, co wspomniałem parę sekund wcześniej, że trzeba inwestować prawdziwe pieniądze w tą grę, jeżeli chcesz być naprawdę dobrym zadymiarzem, jak to się w grze nazywa. Gra Brawl Stars także wyposażyła się w coś typu... osłona... jak to powiedzieć? Osłona przeciw cheaterom. Tak było napisane w recenzji gry, a napotkałem się z cheaterami. Możliwe, nie wiem, może to nie jest możliwe, ale podaję wam przykład. Chłopy, przeważnie o rosyjskich nikach, tak? Mając na przykład po 2200 HP, ja 6000 HP, lutowałem w nich ile kurwa wlazła, ile fabryka dała, fabryka niemieckich czołgów, boom. A chłop podchodził do mnie, zabijał mnie na jednego strzała i to jeszcze nie na tego najlepszego skilla, tylko zwykli strzalik tam, nie? Shelly czy Nita, tam te nazwy postaci, ogólnie w to się nie zagłębiałem, ale... Twój stary Menel, pozdrówki. Także pozdro dla cheaterów, jeżeli w tej grze możliwe są cheaty, napisz mi w komentarzu. Może nagramy sobie odcinek, jak się z kurwami obchodzić. Z cheaterami, tak?
przepraszam za wulgaryzmy, które użyłem w tej serii. Chciałem, żeby był to odcinek pół na pół, troszkę dla dorosłych, troszkę dla, może nie dzieci 7-letnich, ale tam 13-letnich. Ale no, twoja matka w domu też pewnie kurwuje, więc jak ode mnie słyszysz parę tych przekleństw czy wulgaryzmów, to się nic nie stanie. Na pewno cię matka cię, jak przeskrobiesz coś w szkole, matka cię bardziej wzwyzywa niż ja teraz. Że twoja stara jest głupia, ten. Dobra, miesza z tym, nie ciśniłem się po starych. A bo jebać wasze matki. Także kolejnym minusikiem, tak jak wspominałem, jest to, że waluta i cheaterzy. Są to dwa główne minusy tej gry i chciałbym się teraz podzielić z wami z trzecim, najważniejszym minusem, który osobiście mnie od tej gry odpycha po kilku dniach grania. Bardzo chciałbym, żeby w grach takiego typu, grach o takim zasięgu, ma to ileś tam milionów pobrań na Androida, i grach pokroju tej gry, bo to jest gra dosyć popularna w tych czasach, obecnie jak ostatnimi miesiącami, żeby w takich grach była możliwość dostosowania też sobie ekwipunku do postaci, czego bardzo mi brakuje. Wyobraźcie sobie na przykład, ja zdobyłem El Primo, tego kolesia, takiego byczka co biega. Nie bula, tylko El Primo. Taki El Primo! I woła, i bije, i wiesz, i po hiszpańsku gada, czy po meksykańsku. I chciałbym na przykład, nie wiem, móc do niego mieć i też itemy, które dodają mu jakieś tam statystyki, mu podwyższają troszeczkę, bo możesz statystyki podwyższać tylko i wyłącznie za pośrednictwem tych fioletowych punkcików i monet. A gracze, i to jest właśnie głupotą, że gracze na tym samym poziomie mają takie same na przykład statystyki, a jak to na przykład wiemy w różnych grach, możesz mieć ten sam poziom z kimś, a możesz mieć lepszy ekwipunek i go rozpierdalać, nawet możesz mieć mniejszy poziom i go rozjebać. W tej grze to jest jednak nierealne. Tutaj pod względem ekwipunku bardzo tą grę oprościli, a dokładniej mówiąc, całkiem nie ma takiego ekwipunku, czyli w ogóle kategoria ekwipunku w tej grze nie powinna istnieć. Nie istnieje, nie istnieje, tak? Czego bardzo bym chciał i myślę, że z kolejnymi aktualizacjami coś na tej zasadzie może wyjść. Bez zbędnego przedłużania, dziękuję, że byłeś, mam nadzieję, że zachęciłem cię do gry Brawl Stars tak samo szybko, jak cię ona zniechęci. Wiem, że to są mocne słowa, ale grze daję na 10 punktów 8 punktów. Ale tylko dlatego, że jest to gra na Androida, a na żadną inną platformę. Dostaje ona 8 punktów, bo ostatnimi czasy naprawdę mało gier na Androida mnie ciekawiło. Także ta gra zyskuje miano dotychczas najlepszej gry na Androida. Dla mnie, to jest moja lista, więc będę mówił podług siebie. Moim gustem jest ta gra. Ta gra jest w moim guście, tak się powinno powiedzieć. I myślę, że warto ją pobrać, warto w nią zagrać, ale nie warto inwestować pieniędzy, bo jak wszyscy wiemy, dobrze lepiej kupić sobie konsolę, kupić porządną grę na konsolę albo na peceta, niż inwestować w gry, w które za 3 tygodnie przestaniesz grać, bo przecież nie masz 10 lat. Takie gry na dłuższą metę tylko wciągają właśnie dzieci pokroju mojego brata. Ma on 7 lat i ta gra, nie wiem czemu, ale nie nudzi mu się. Dzięki, że byłeś. Napisz w komentarzu, jaką grę mam zrecenzować. Na pewno kolejną grą będzie Until Dawn, ale dopiero po tym, jak ją skończę, bo nie będę ci mówił o grze, w którą nie do końca jeszcze ogarniam, a Until Dawn chcę ogarnąć całe i zrobić całą recenzję, opis tej gry z jakimiś fajnymi, ciekawymi momentami, plusy, minusy i ocenka oczywiście. Mount & Blade nie dałem oceny, ale dam 9 na 10. Zapomniałem tego wspomnieć w poprzednim odcinku. A Brawl Stars zyskuje miano gry na Androida jednej z najlepszych, ale maksimum, co mogę dać, to jest 8 na 10, tak? Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, udostępnij znajomym. Czopka na Raelo, twój stary złom zbiero.